Gdzie on jest? No idzie. O, z dzikiem gada. O kurwa, kolesie się spotkali. Nie, bo my mamy nagrywać. No właśnie. No właśnie. Co ty jarasz, elektryka? Ty już nagrywasz, tak? Tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodź, chodź, bo tu wyświetla się, że 8 minut można nagrać. Na twojej zajebistości. Maestro musi się wybrać. Wcześniej, nie? Pół roku później. Dobra, od czego zaczynamy? Od Wanny, nie? To wygląda, jakbym wziął skarpetkę i facet dużym od nogi pojechał. Ja muszę ostrzyć złapać, bo... Nagicowane tego jest nieźle. Tłopita wanna. Tu ostatnio mi woda stała. Musiałem trochę więcej nalać, żeby to przeszło. To stała, no. Nalałem, myłem sobie ręce i mi stała woda. A pod to wodą to nie jest pianie. Nie ma wylewki. Nawet nie ma, wiesz, jak tu się dostać. No. Nie ma tutaj tej rewizji żadnej, więc tutaj zobacz, kurde, jak pokrakanie jest. Tutaj, kurde, zobacz, to się jest masakra. Nagram to spokojnie jeszcze raz. A zobacz, tu jeszcze mi poświęć. To będzie miał do archiwum. Fugi brakuje wszędzie. Co jeszcze zobaczyłeś? Tu pod wanną. Pod samą wanną. A to już nagrałem tutaj. A tu... Wody podłożymy jakiś pochód, żeby się słychać. O, jak ładnie pajączki się zalęgły. To miało być stereczko. Tutaj jest, mamy piękny zlew. O. Ale jeszcze chyba nie wyczyszczona jest nawet ta po fudze. No nie, jest jeszcze syf. Sztuka. Nic nie było myte. O, piękny gabericik. Siana trzosła. Znaczy ten płyty gipsowe. To wszystko w płytach, nie? Całe mieszkanie. O, tutaj jest pęknięcie takie, nie wiem, czy będzie widać. Tutaj. Weź tylko tam kurzać. Słabo nie będzie widać. Ale dawaj, dawaj. Zobaczmy, co popękano, to pięknie z przodu. O, tutaj jest też popękane. Ale to jest popękane wszystko. Do narożnika. Potem jeszcze raz jak na spokojnie. Tutaj jeszcze pokaż podświt, żeby tu. O, tu pod spodem jak chętnie ten tutaj można się zarżnąć. No tak mocno, zobacz. Tutaj kurde jest tak ostro, że można się zarżnąć, nie? Tutaj
4 minuty zostało. No dobra, naładujemy, potem się nagrać jeszcze raz. Tam silikon przy suficie. Silikon to jest silikon, znaczy akrylę to zrobimy. Akrylę. To nie wygląda. Tak. A on nie malowany jest nawet, to jest suchy. Tutaj jest piękna listwa. Odsłonę się z niego. Wyżera jak ta lala. No i też. A, dziura przy kontakcie. Nie dał rady jej zakryć. Ogólniejszy kontakt. Tu chyba śrubka w tym wybiła, zobacz. Chyba skręt wybiła. Nie, ogólnie ten cały ten narożnik jest spieprzony, no bo on wyleciał, nie? Jak tutaj wyciągali te stare drzwi, bo wymieniane były drzwi dopiero później. To wyskoczył narożnik. Ale to zobaczy. On był chyba narożnik nakładany później niż po farbie, to wygląda. To. To? No jest, jest. No tutaj wszystkie ściany tak wyglądają, więc wiesz, ja to kurde już mnie niczym nie zaskoczysz tutaj. No chodź do kuchni. Tutaj kurde też mi, oni podłogę remontowali, a tutaj wyskoczyły mi te. Za bardzo są ściśnięte, może dlatego prężą. Nie, właśnie nie, bo ja je zakładałem. I wszędzie zostawiłem luz, a wiesz, wilgoć teraz, zobacz, tam mam pochłaniacz wilgoci i teraz widać kurde po prostu jaka tu jest wilgoć, nie? Zobacz, to jest woda w środku. Dobra, akcja. Akcja! Go! Wilgoć, no. Tutaj uważaj na przewody, bo tutaj może wiesz, może ci coś pierdyknąć. Może by zalawać, gdyby trzeba było. No trzeba było, ale widzisz, nie wpadli na to, nie? To już jeżeli jakoś. Nie wiem, no może teraz zapoś zalawać. Masz jakąś rację? Nie. Garażnik jest bardzo ważny. Słabo widać. Nawet ten. To jest ten kąt. To jest ten kąt, co tutaj widzisz. O, zobacz tutaj jeszcze. Weź poświetl tutaj. Tutaj zajebisty kontakt. Tak, pod wodą. Pod wodą, ujście wody. Szkoda, że nie i kontakt. Nie wodoodporne. Też nie wodoszczelne. Są wszędzie płyty, nie? No wszędzie płyty, całe mieszkanie jest w płytach. No ty. No i tu miałem wsadzić. Tu miałem wsadzić zlew, nie? O. Cyk. Zlew. Ogólnie tutaj był taki gościu. To może zlew się przednie jakoś. Taki przeszotem. Ja sobie takiego gościa wziąłem, który zrobił protokół. Taki wiesz, taki mega. No musiałem zapłacić za niego, no ale chusta. To ogólnie tutaj szparomierze było mierzone i było 18 mm. A gdzie norma to jest 3 mm, nie? No to troszeczkę się walnęli o 15 mm, nie? Tutaj jak samo farba nie była pancerzona, nic, nie? No i to na szybko pewnie robili, nie? Już mieli końcówkę roboty, już musieli pewnie gdzieś lecieć na jakąś inną. A tam też jest nawalone tak przy tej wannie tym akrylem. To chyba ktoś do góry nogami tym palcem od nogi jechał po całym mieszkaniu. No i tutaj chcieli ukryć te pęknięcia, no przecież to pękało i w sumie nadal to pęka, nie? No i sobie też macie nieco. Było malowane grosze na mokre akryl albo coś. Tutaj przy oknach też wszystko popękało. Tutaj widać jakaś ściana prosta, wszystko gadło. Te załączenie wiesz. Tak, tutaj porozstawiałem trochę te meble, żeby te... Tutaj, to też miałem takie... Ale tutaj masz do takich wylety, nie? Odpałkę. No wprost możesz wziąć na meble. No. No tak malowane było. Łatwo. Bo tak fajnie w ten wodomierz.
To miało być w łazience, nie? To miało być w łazience, ale powiedzieli, że za 600 mi to wyciągną, ale chciałem już tyle kasy chcieli wziąć, że już nie chciałem im dać tych 600. Że mi chuj to z szafką zostawię czy coś i wiecie. Piękna desola, pięknie wykończona. Co? Nie, ja sobie robię ta listwa też, w ogóle tu jest listwa i tam wcześniej też się nie pokazałem, tam też jest listwa. No i to ta listwa to tam była taka, tak mi potrzebna. Dobrze, że nie położyli kafę na kafę. No. Bo są tacy magicy, co wiesz. Nie, no już w łazience mi położyli kafle na kafle. Położyli? Na podłodze. No nie gadaj. No na podłodze. Bo na podłodze mam przez te stare kafle, jeszcze mój dziadek kładł i oni na te kafle położyli kafle. A skąd wiesz, że tam się kafle trzymały? Nie, no bo oni, ja tu wchodziłem czasem, nie, i patrzyłem, no to byłem zdziwiony, że oni powiedzieli, że w porządku, że tego, że tak się robi, no to... Tak się robi. A ja się, a wiesz, a ja się... Każdy ma swoje standardy. No właśnie. Że tak jest w standardzie. O, tam, czekaj, poświęć tam, bo tam coś jest w ciepło. Kurde, to mocno się przyznało. O, tam się tak świeci. To jest silikon. Tak. Nie wiem, w każdym narożniku tak mam. Każdy narożnik w ogóle różni się. Nie wiem, ile tyle akrylu nawalili, bo wiesz, może by się nie zakryli. Broni przed pęknięciami. Nie, na suficie nie było płyt i na tej ścianie nie było płyty, nie? Tutaj ogólnie to wiesz, że andresole zrobili, ale też nie wiem nawet z czego, na co ona jest zrobiona. Dawaj, zobacz, tutaj są największe pęknięcia, nie? Kurde, trzeba to jakoś... No, widać? A, to co mi się trzasło już. Coś tam widać, kurde, mało. A ty tutaj przy rurach? Przy podłogowe. Nie, tutaj ja zakładałem gdzieś wielki podłogowe. Ale tutaj miała być taka... A to są rury, tak? Tu są rury od grzewcze, które miały być zasłonięte, ale później zaczęli doliczać za to kasę kolejną. A to nie powinno być wiesz, włożone przed płytami ogólnie? Jakoś? No, ale tu nie ma płyty na tej ścianie. Aha, to jest ogólnie cegła. To jest soleczek. O, to może nie podświetlaj, to może będzie widać ten. Jakoś nie wiem. No jak podświetlasz, to ty zasłaniasz mi, wiesz. Dobra, tutaj. Tak? Kurde, muszę... Nie wiem, jakiś tego ręcznie by trzeba było. Nie, oświetlaj, nie świetlaj. O. Tam to ci cały rozwój wkładamy, tak? Zobacz. Na suficie. Kurde, no nie wiem. O, co? O, czekaj, stój. No. O, i teraz widać te pęknięcia po całości. A powiedz mi, co tu miało być. O, kurde, teraz zajebiście widać. No nie, nie podświetlę, nie, tak jak było wcześniej. O, tak. Teraz widać te wszystkie pęknięcia. Co tu miało być? Co? No listwa. Jakie? Takie narożnik? No coś miało być. Mówili, że zrobią, no ale w końcu się wynieśli i nie zrobili. Tak to jest tam, wiesz. W sumie to tam też jest pęknięcie. No cały czas komentarze są, że to jest niemożliwe, że tyle kasy. No teraz wiesz, oni na początku kosztorys opiewał na 38 tysięcy. Teraz sobie doliczyli jeszcze jakieś tam dodatkowe koszta, wyszło 40. O kurde, ale co nas zabiło. No właśnie, kurde, próbuję to nagrać, ale... Słabo. Musiałbyś wejść chyba na to.
O, tylko ta drabina nie jest przymocowana. Nie, przytrzymaj. Dobra. O kur... O kur... No bo pęknięcia są większe niż pół roku temu. Bo tutaj jest pęknięcie całe. Tu idzie po całości. O, i tam też są pęknięcia. A to co tu coś się dzieje? Nie, tutaj mówię, tutaj jest pęknięcie, tutaj po całości idzie, nie? To jak świecisz, to to wszystko zasłania, nie? O, o, te... O, jest pęknięcie. I to idzie tak po długości tam do samego końca Andresowi, nie? Materacyk stoi, kurde, fajnie by się na nim spało i dupa. Te schody nie są w ogóle zmocowane jeszcze. No nie, te schody to w ogóle ja kupiłem, bo mi powiedzieli, że Andresoli, w skład Andresoli nie wchodzi ten. Nie wchodzi, co, schody nie wchodzą, ta. Aha. Tutaj ta piękna listwa. To jest z paneli takich plastikowych. Takich szerokich, nie? No, nie chciało mi się pewnie za dużo robić, no to trzeba tutaj... Nie, no, pewnie wszystkie tak dało. Babole. Nie widzę. Podmalowanie. Nie, no nie widzę. Co to jest? Co ja wymagam, kurwa, za 40 tysięcy? Sorry, teraz za 50. Bo do... O, nie dokończyłem ci, bo do tych 38 doliczyli sobie jakieś tam 2000 dodatkowych kosztów. No co? To jest ładnie bardzo. To mówił, bo nie chyba tą listą naokoło pojechać, nie? Wiesz, może jakoś miarę koszta lisa w ogóle, więc sama w sobie fajna i ładna. No, tutaj też są pęknięcia, tylko kurde. Za blisko w sposób podjeżdżasz, wiesz? O. Musisz tylko dalej, to będzie lepiej widać, mi się wydaje. Nie, tutaj ostry system. O. Włączyłem znowu. Tutaj jest wszystko upieprzone. Głośniej! Czyli tutaj, gdzie nie najlepsze jest... Ja, to ogólnie tu przed grzejnikiem, znaczy grzejnik jak zapadali, to mogli założyć trochę później i to no tak wykończyć przed, nie? No tutaj zaraz, oni nie ściągali grzejnika i wszystko tam jest. Ten grzejnik jest w ogóle omalowany, nie? No jest upieprzony. Razem ze ścianami. Wierzę już w ogóle to, co gdzieś tam jest jakiś zapis, że nie można podświetlać podczas odbioru mieszkania. Jak jeszcze raz? Że nie można podświetlać podczas odbioru. Nie można? To jak to w takim razie, jak ma halga lega blisko ściany w pewnym suficie? No jakby sobie tam lampki zamontował. Z nami nie można. A zaraz, a tam, o kurde, tam też są pęknięcia. Ale to co, nie można chodzić w ogóle? Czy dopiero jak oni wyjdą i jak masz odbioru? Tego nie słyszałem, nie? A ten zapis jest gdzie? No nie wiem właśnie. Nie, ciężko było dostać tutaj ten... ostrość. Przyciśnij do tego, może do połowy. Mam przyciskam. Ale nie teraz. Dobra, już. Ręcznie szybciej zostawię. Tym to przyświeci, czy oddala mi ten. Musisz bardzo wszystko. Zrobili remont podłogi w przedpokoju i w kuchni, a w tych dwóch nie. No i najlepsze jest to, że w tych dwóch pomieszczeniach nic się nie dzieje z panelami, nie wyskakują ani nic. Tak, co nie było robione. Tak, a tutaj w przejściu też oni robili przejście, żeby wyrównać. A później jak się dowiedziałem od tam jednego z Ukraińców, to w tym miejscu, znaczy w tych dwóch pomieszczeniach oni do starej podłogi przyczepili tylko płytę USB.
No to ja mówię, miała być remont, nie wiem w jaki sposób, to ma powiedzieć, że wyremontują podłogę, no to mówię, no dobra. Ale co, legary wymienią, tak? No coś w ten sposób chyba miało być, nie wiem. I oni tutaj tylko zrobili jakieś tam przejście, żeby wyrównać razem z tym i przymocowali płytę USB. No i kurde, teraz w tych dwóch pomieszczeniach ciągle mi podskakują te panele. I nie wiem, co dalej będę musiał zrobić, nie? Czy będę musiał wywalić te panele, zrobić coś od nowa, czy coś, no bo tutaj z tą podłogą nic się nie dzieje. Tu, gdzie nie było nic robione, nic się nie dzieje, a tam, gdzie było robione, no to coś się dzieje, no i to mnie wkurza. No, widzisz, tutaj teraz musiałem meble porozstawiać tak trochę, żeby te panele trochę opadły. A zobacz, że jeszcze one były... wiesz, one tam jeszcze mają wejście po osłu, to nie są tak dociśnięte do samej tego, jeszcze z jednej i z drugiej... No, z jednej i z drugiej strony one były dobrze położone. A jakoś wyskakują, no bo wilgoć jest. Zresztą widać po tym, ile tutaj wody jest. Bajerze. No i tu mam wifi. Na szczęście mieszkanko jeszcze jest na górze. Mam gdzie mieszkać na szczęście w dziewczynie, ale powiem sam fakt, że wiesz, że wydało się tyle kasy, a bo już 20 tysięcy dostali i oni jeszcze 30 chcą za to. No i sprawa się skończy w sądzie. A ty co o tym powiesz? To znaczy, zajebiste mieszkanko, nie? Opłacało się 38 tysięcy dać? Mało. Kurde, mogłem dać im to 50. Mało. Cholera. A ja po sądach chcę latać. Bo nie wiem, czy tam zauważyć, czy nie. Ona ogólnie od tamtej strony, jest pierdzielona strasznie. No, a tam nad termą masz coś takiego. Ogólnie jakbyś zajrzał od tamtej strony, to jest tak upieprzony farbą i tak dalej. Cała w ogóle ta terma też nie była zabezpieczona. Tak samo wiesz, tu nie było zabezpieczone i tak samo okna, nie? Okna też nie były zabezpieczone. No tutaj całe są tak pieprzone, że na pani pieprzy. Tutaj masz wszystko od tej pieprzone i tak dalej. Okna w ogóle nie umyte, w ogóle nic tu nie było robione. Wszystko jest, wiesz, na gotowca oddali takie mieszkanie. Tylko się wprowadzać. Zajebiście. Thank you.